Dzień dobry Państwu! Nazywam się Monika Bernasiak, a dzisiaj zamierzam Wam poopowiadać o przepięknych zapachach idealnych na dzień mamy. O zapachach, które zdecydowanie powinna mieć każda mama, dlatego że mama zasługuje jak nikt inny na zapach przepiękny, ekskluzywny, na zapach taki wyniosły, a jednocześnie na zapach z klasą. Mimo tego, że czasem nie mamy czasu na taki zapach, po prostu, myślę, że każda chciałaby mieć taki zapach, który po prostu ubiera i od razu czuje się elegancko. Czuję się niesamowicie kobieco, często seksownie, a jednocześnie tak naprawdę kobietą taką doskonałą. Dla mnie to zapach właśnie nas definiuje, to zapach nas ubiera, to zapach nas jakby zachęca do tego, żebyśmy czuły się w swojej własnej skórze, w swoim własnym życiu lepiej. Dlatego ja uważam, że zapach to jest po prostu podstawa. Możemy mieć małą pojemność, możemy mieć kilka próbek, ale otaczając się przepięknym pachnidłem, czujemy tę moc, czujemy, że żyjemy, czujemy po prostu, że z nas wręcz tryska ta magia i ja uważam, że na zapach, tym bardziej, jeżeli teraz nagrywam do wszystkich osób, które będą dopiero obdarowywać swoje kochane mamy, zapach jest bardzo, bardzo ważny. Dlatego dzisiaj Wam pokażę 5 zapachów, bardzo ekskluzywnych, bardzo luksusowych, bardzo takich wytwornych, bym powiedziała. 5 zapachów idealnych dla mamy. Ja na przykład kilka lat temu sama dostałam w prezencie od moich dzieci Gabrielle Essence. Przepiękne pachnidło. Pachnidło, które tak naprawdę jest z protoplastry uplecione, dlatego że mamy tutaj mieszankę 4 kwiatów, białych kwiatów i tuberoza, i konwalia, i kwiat pomarańczy, i oczywiście jaśmin. Przepięknie gdzieś tam tak wymieszane z akordem owoców soczystych, brzoskwiniowych, może moreli. Troszkę tak czujemy, że morele, brzoskwinie to są akordy takich, wiecie, zapachów luksusu, przepychu, wytworności i trochę tak jest w tym zapachu. Mamy też akord słońca, mamy też akord dawany, mamy też absolutnie wyczuwalny właśnie akord takiego ciepła, bursztynu, więc ja uważam, że ten zapach zdecydowanie należałby się po prostu każdej mamie, która chciałaby troszeczkę, kapeczkę takiego właśnie luksusu mieć na sobie. Powiem Wam szczerze, że moja 50, bo mam tylko 50, leży gdzieś w szafie schowana i ona nie jest często wyciągana, ale ona mi się kojarzy właśnie z taką ciepłotą, z takim ukojeniem, z takim bezpieczeństwem. Dlatego wydaje mi się, że zdecydowanie polecałabym dla każdej mamy, która pragnie właśnie tej kapki luksusu, sprawdzić zapach Gabrielle Essence. Kolejny zapach, który Wam tutaj pokażę, bo będą to zapachy trochę takie inne niż zawsze wybieram, żeby specjalnie, żeby troszeczkę pamiętać i przypomnieć sobie o zapachach, o których zapominamy. Cartier, wersja La Panthère, ale Parfum, czyli niesamowicie taka owocowa szyprowość. Wcale tutaj się nie zmylcie, że Parfum to będzie coś mocniejszego niż Panthère La Parfum. Absolutnie nie. Ta wersja nie jest mocniejsza, nie jest bardziej gęsta, bardziej esencjonalna, nie będzie nawet chyba bardziej trwała, aniżeli wersja La Parfum. Ale dlaczego jest ciekawsza? Według mnie jest bardziej przestrzenna, bardziej musująca, bardziej taka tryskająca wręcz radością, szczęśliwością, taką wiecie, taką rzeźkością. Mamy tutaj owoce. Marmolada taka wręcz. Marmolada brzoskwiniowo-morelowa znów. No bo tutaj szyk, oczywiście klasa, musi być elegancja. I również na bazie takiej niczym kwiatowo-szyprowej. Przepięknie upleciony mech dębu właśnie. Oj, niesamowity zapach. Szypr po prostu w nowoczesnej odsłonie. Niesamowity, naprawdę, bardzo go polecam, bardzo dla mnie obrazujący właśnie luksus, elegancję, ale jednocześnie taką klasę, wiecie, taką prostotę. Piękny zapach, prześliczny. Kolejny zapach to będzie zapach z marki Plum Impression, Murmur Dit. Przepiękne pachnidło, zupełnie już inne. Zupełnie inne, dlatego że bardziej tutaj mamy nuty zielone, nuty cyprysów, przeblendowane z akordem ciepłej nuty dawane. I jeszcze taka rzeźkość figi. Mamy tutaj figę i frezję, ale
Figa jest od samego początku czytelna, bardzo wyraźna, nektar z figi, bardzo taki soczysty, lekko gorzki, z zielonym niuansem, wyobraźcie sobie, coś niesamowitego, prawda? I gdzieś tam jeszcze potem w tle, teraz jej jeszcze nie wyczuwam, frezja. Naprawdę zapach oryginalny, drugiego takiego nigdy nie wąchałam, nie ma absolutnie żadnych porównań do niczego. O was właśnie, powiem Wam coś, co ostatnio odkryłam. Odkryłam właśnie ostatnio, kiedy przyszła do mnie klientka, poprosiwszy mnie o zapach podobny do Dior J'adore Absolu. Odkryłam, że bardzo dużo Dior właśnie J'adore Absolu jest w zapachu Gabrielle Essence, więc jeżeli jesteście zwolenniczkami tego zapachu i tęsknicie za nim, to sprawdźcie pod tym właśnie kątem, że coś tam jest wspólnego, jakiś pierwiastek jest wspólny. Sprawdźcie globalnie na swojej własnej skórze Gabrielle Essence. Myślę, że to jest ważne, bo bardzo dużo osób szuka i wiem o tym, że nawet ta najnowsza wersja J'adore nie odwzorowuje właśnie tej tęsknoty za wersją Absolu. Plum jest przepięknym zapachem, na pewno bardzo innym, bardzo innym. Zielona nuta z figą to jest po prostu tutaj najważniejsza wręcz kompozycja w tymże zapachu. Myślę, że te soczyste nuty z właśnie takimi akordami ciepła, z akordami dawany, z akordami również słońca będą tutaj cały czas tak się przeplatać, a jednocześnie zielony akord będzie cały czas zabierał atencję. Kolejny zapach, który proponuję absolutnie zawsze dla każdej elegantki, dla każdej kobiety, która ma swoje zdanie i która twardo stąpa po ziemi, Metallic od Toma Forda, czyli przepiękne aldehydy. Aldehydy, które są z jednej strony dosłodzone, a z drugiej strony są pikantnie podane. Aldehydy, które wybrzmiewają nieco metalicznie, są bardzo takie zadziorne, bo wiecie, zazwyczaj aldehydów się boimy. Zazwyczaj omijamy ten akord, dlatego że boimy się, że będziemy pachnieć jak stara babcia, jak stare futro, jak w ogóle taka starość, zawsze mi jakiegoś słowa braknie. Zwiotłałość, nie. Nie przypomnę sobie już. Więc Tom Ford na pewno nie należy do takich nut trudnych, ciężkich. Przez ten taki rześki, pikantny akord różowego pieprzu, gdzieś tam oczywiście nuty również takie owocowo wybrzmiewające, jednocześnie metaliczne, no i tą słodycz w bazie. Na pewno tutaj się nie będziecie nudzić. No i oczywiście taka prawdziwa, modna teraz przecież ambretta, która gdzieś tam jeszcze w bazie jest wyczuwalna. Polecam ten zapach dla wszystkich miłośniczek eleganckich wojny zdecydowanie. I ostatni to absolutny hit, klasyka gatunku C vs Intense. I ja uważam, że klasyka to się albo kocha, albo jej się nienawidzi, bo wiecie, tego zapachu jest dużo, czujemy go gdzieś na mieście, czujemy go gdzieś na innych osobach i czasem mamy wrażenie, że wszyscy pachną wokół Si, ale ten Si jakby troszkę odpowiada na coś za coś innego. Jest taki bardziej owocowy, bardziej kwaśny, bardziej czysty, mniej chemiczny, bardziej naturalny. Mamy tutaj oczywiście róże podaną z ogromną ilością wanilii, ale nie możemy absolutnie tutaj zapomnieć o soczystości czarnej porzeczki w otwarciu. I właśnie ta soczystość daje ten akord właśnie takiej soczyście świeżej czystości. Niesamowity zapach. Gdzieś tam oczywiście czarna herbata w bazie. Dla mnie to pachnidło zdecydowanie obrazuje właśnie kobietę elegancką, wytworną. Mam jeszcze tutaj w butelce odrobinę i powiem Wam szczerze, że nie wiem, czy właśnie tę malutką cząstkę tej si nie podaruję mojej mamie, żeby miała troszkę coś innego na teraz. Bo ostatnio dostała do mnie całą butelkę Chloe, ale myślę, że si też by na nią dobrze wpłynęło właśnie teraz, że potrzebuje właśnie czegoś takiego. Wiecie co, zazwyczaj 100 ml butelka to jest dużo, to jest bardzo dużo, szczególnie dla osób, które właśnie nie używają tych perfum aż takiej dużej ilości na co dzień, nie obsikują się kilka razy dziennie, raczej są przyzwyczajone do takiej minimalistycznej ilości i do używania perfum tylko wówczas, kiedy wychodzą z domu i kiedy celebrują dane wyjście. Moja mama właśnie do takich osób należy, więc chciałabym jej sprezentować coś wyjątkowego, coś, co nie jest Chloe, bo zawsze nosi Chloe, więc mam nadzieję, że
z zapachu Si w wersji Intense ucieszy się na pewno. Ja na dzisiaj Wam wszystkim dziękuję bardzo. Oczywiście wszystkim mamom życzę ogromnie dużo radości, ogromnie dużo szczęścia, miłości. Życzę Wam zatrzymania się na chwilę, życzę Wam zauważenia tego, co jest tu i teraz. Myślę, że w ogóle to, ta uważność jest teraz taka cenna, taka istotna, że warto byłoby na tą uważność właśnie zwrócić większą uwagę i właśnie tej uważności Wam życzę. Nie szukajcie wytchnień, wrażeń gdzieś w przyszłości bądź w przeszłości, bądźcie tu i teraz i zwróćcie uwagę na to, że kiedyś za tą chwilą, która jest właśnie teraz, na pewno zatęsknicie. Na pewno ta chwila będzie Wam w głowie kiedyś gdzieś tam migotać jako chwila piękna, tajemna, bo już taka nie do zdobycia, a dzisiaj ona trwa. Więc dzisiaj zwróćcie na to uwagę, ogromną uwagę. Ja od siebie oczywiście, jak zwykle, obiecałam Wam kod rabatowy 20% na wszystkie odlewki na naszym blogu aromaperfumy.pl. Mam nadzieję, że sobie kupicie coś przepięknego, że będziecie mogły się radować tym pięknym zapachem i uradować być może bliską Wam osobę. Dziękuję Wam pięknie. Jeszcze raz życzę Wam wszystkiego, co najpiękniejsze i najlepsze. Do usłyszenia, do zobaczenia. Pa, pa.